Katechizm poręczny, czyli rozmowy z księdzem Piotrem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Ponieważ, drodzy radiosłuchacze, w katechizmie poręcznym nas nie zawodzicie i ciągle utrzymujecie katechizm poręczny przy życiu, przesyłając swoje pytania, a jest ich sporo, jak to nieraz z panem Pawłem mówimy, taka tutaj. Kupka czeka, pierwsze pytanie czeka z dnia 4 listopada, no więc jest... jest napisane przez Szymka z zakopanego, właściwie tu są dwa czytania i to dwa pytania i to dosyć obszerne. Jest co robić, więc Szymek ma głos w katechizmie poręcznym. Głos Szymka pod postacią głosu pana Pawła. Tak. W wielu kazaniach mówi ksiądz o tym, że Bóg nie handluje z człowiekiem. Jednocześnie mówi ksiądz o tym, że człowiek stosuje taki handel między sobą. Jednak widzę tu pewien brak konsekwencji. Mówi ksiądz, że jak, jak tymczasem nazwać spowiedź świętą, Bóg wybaczy grzechy, jeżeli odmówisz pokutę. Nie robi więc tego za darmo, za nic. Jeżeli ty, grzeszniku, zrobisz coś, co ci każe, wtedy dopiero odpuszczę ci grzech. Idźmy dalej. Zupełnie nie rozumiem instytucji odpustu. To kolejny handel, który nie dziwię się, że jest odrzucany przez protestantów. Ludzie cierpią, jak sam ksiądz często wspomina, tysiące lat w czyśćcu. Jednak jeżeli w dniu X, w miejscu X pójdą do spowiedzi, przyjmą komunię świętą i wykonają określone czynności i modlitwy, kara za grzechy będzie im darowana. W rozumieniu samej definicji jest to zwyczajny handel, nawet jeżeli nazwiemy go znakiem miłosierdzia. Kolejna sprawa, modlitwa za dusze zmarłych. Podobno jest ona bardziej skuteczna, jeżeli za dusze modlić się będzie ksiądz. Dlatego też ludzie często zamawiają takie modlitwy. W jaki sposób zamawiają? Oczywiście płacą pieniądze. Jak tego nie nazwać inaczej niż tylko handlem? I to pierwsza kwestia. Proszę Państwa, ja kiedyś, nie tak dawno, tydzień, dwa tygodnie temu odpowiadałem w katechizmie na podobne pytanie. Ja kiedyś z księżmi, żeśmy żartując, zastanawiali się, jak ograniczyć, proszę Państwa, ilość modlitwy wypominkowej, czy ilość intencji. No proszę Państwa, gdyby ksiądz powiedział tak, od dzisiaj intencje mszalne przyjmujemy bez żadnych ofiar. Każdy, kto chce, może. Proszę Państwa, ludzie by się rzucili i... W jeden dzień zajęli intencje szalne na cały rok. A to jeszcze za babcie, a to w lipcu poproszę za kolegę, a to. Jak to ograniczyć, żeby. No właśnie, jest bardzo delikatna sprawa. Kochani, może bony rozdać, że każdy, Musimy się, się każda rodzina dostaje bon na jedną przeświętą w ciągu roku. No jak. A jakie są operacje, trzeba drugą przeświętą? No ale już systemy kartkowe się nie sprawdzają. Poza tym, proszę Pokazała, czy... państwa, zawsze tak było w, pierwszej, w pierwotnej liturgii, teraz tego nie ma. Ludzie przynosili dary nam przeświętą. świętą. Część wina, chleba wykorzystywano na ofiary, postacie eucharystyczne. Część szła na potrzeby duchowieństwa, to była ofiara na kościół, część rozdawano biednym. Teraz tego nie ma. Ludzie nie przynoszą chleba nam przeświętą świętą czy butelki wina. Dając na tacę, dają na utrzymanie kościoła, liturgii, szat liturgicznych, ogrzania kościoła. Dając intencje, dają księdzu na życie. Zamiast tego bochenka chleba, które mogliby przynieść, chociaż ksiądz nie samego chleba potrzebuje, bo jeszcze benzyny do samochodu potrzebuje. Przynoszą stypendium. To jest dla księdza, żeby ksiądz miał się z czego utrzymać. Sprawy są delikatne, ale proszę państwa, nikt nie handluje. Niejednokrotnie, proszę mi wierzyć, odprawiałem przed świętą, że od kogoś, i nie tylko ja, to jest powszechna, postawach wielu kapłanów, którzy widzą, że ktoś nie ma pieniędzy, że się modlimy bez, bez żadnych pieniędzy. To jest tylko kwestia no, pewnego uporządkowania, uregulowania. Ja wiem, że jest to dość niefortunne, że ofiara eucharystyczna powiązana jest z pieniędzmi, z dobrami, no ale no jakoś tych księży, kochani nasi, parafianie, musi, musicie utrzymywać, żebyśmy funkcjonowali, bo ksiądz niestety żyje, pierze, potrzebuje elektrolux na benzynę i na naprawę samochodu i, i na czapkę uszatkę. Natomiast, proszę Państwa, jeśli chodzi o handlowanie w, w sakramencie pojednania. Nie za to dostaję rozgrzeszenie, że uklękłem, że się wysp że wyznałem grzechy. Nie za to. To jest tylko znak dla Pana Boga, że ja chcę. Jeszcze raz powtórzę myśl sprzed niedawna w katechizmie, już, którą wyrażałem. Za my, my, proszę Państwa, często nie wiemy, czego chcemy. Nam się wydaje. Proszę Państwa, ile razy jestem przekonany, że czegoś chcę? Jestem na wczasach ze znajomymi, poznaliśmy się, mówimy, słuchajcie, no musimy się koniecznie spotykać regularnie, jak wrócimy do Warszawy. Wracamy do Warszawy, wchodzimy w wir naszych codziennych zajęć, dzwoni ta znajoma z czasów i mówi, no słuchaj, mieliśmy się spotkać. Oj, wiesz, nie mam czasu za bardzo. Cześć, oddzwonię do ciebie. A w duchu, jakie oddzwonię? Ja z nimi wcale już nie chcę mieć kontaktu. Nad tym morzem, na plaży było fajnie, ale ja ich tu nie chcę. Natomiast kiedy nad morzem się żegnaliśmy, ja naprawdę myślałem, że będę ich tu chciał. I Pan Bóg zawsze nas pyta, chcesz? To podejdź. Przyjdź, zrób, wyciągnij rękę, uklęknij, odmów dziesiątkę różańca. Ale przecież nie za dziesiątkę różańca otrzymujemy darowanie kar, tylko za to, że to jest znak, Boże Cię proszę, kochani, kiedy ktoś tego znaku nie może wykonać, i tak dostanie odpust. Warunki odpustu dla chorych są o wiele, wiele prostsze. Państwo wiecie, że jeśli ktoś nie może przystąpić do do spowiedzi, jest na bezludnej wyspie i tylko sobie powie, Chryste, daruj mi winy, gdyby tu był ksiądz, wyspowiadałbym się. Oczywiście, ale nie ma kapłana, umieram na bezludnej wyspie. Takiemu komuś, kto taki akt uczyni, zostaną darowane winy, mimo że się nawet nie wyspowiadał, nie klękał przy konfesjonale, nie wyznawał swoich win. Dlatego tutaj nie chodzi o handel. Wszystko dostajemy za darmo z łaski Boże. Czy naprawdę ktoś mógłby uwierzyć, że... Za pójście do kościoła, którego nawiedzenie jest warunkiem zyskania odpustu, za to zrobienie kilometra nóżkami swoimi po trotuarze wygodnym, w wygodnych bucikach miałyby być mu darowane winy? Proszę Państwa, to jest dar od Pana Boga, a my tylko pokazujemy, że chcemy ten dar. Czy mąż ma żonę dlatego, że jej obrączkę nałożył w kościele? Jak nałożysz obrączkę, tę kupisz za tą obrączkę. Nikt nie patrzy tak na małżeństwo. Obrączka jest znakiem. Żono przyjmuje twój dar. Wypowiadam przysięgę małżeńską, która jest znakiem przyjmuje twój dar. Ale to ty mi się dajesz. Nie kupuję sobie żony w trakcie ślubu. A zrobię jej dobre wesele, dam jej obrączkę, będzie moja. Nie proszę Państwa, to jest tylko znak przyjęcia daru. Wszystkie te formy sakramentalne to nie jest za to mi Pan Bóg daje, że ja dwa złote na tatę rzuciłem. To mam komunnie świętą, a nikt rozsądny tak nie myśli. To jest dar. Za wszystkie skarby świata nie moglibyśmy nawet kupić kropli krwi Chrystusa. Teraz drugie pytanie z listu Szymka. Druga sprawa to wątek skazań mówiący o powrotach do Boga. Przez spowiedź świętą. Mówi ksiądz, że najważniejszym zadaniem szeregowca katolika to umiejętność powrotów do Boga poprzez spowiedź, czyli naśladowanie w tych powrotach świętego Piotra. Mówi ksiądz, że należy iść do spowiedzi od razu, jak najszybciej, kiedy człowiek poczuje w ocenie swojego sumienia, że obraził Boga swoim zachowaniem i nie może go przyjąć do swojego serca w formie komunii. Jednak pojawia się tutaj ogromne niebezpieczeństwo. My można bardzo łatwo popaść swego rodzaju skrajność każde złe pomyślenie o drugim człowieku, każda nieczysta myśl ba, przebiegnięcie przez ulicę na czerwonym świetle, bo mogę zrobić krzywdę sobie, czyli również Jezusowi, który jest we mnie, powoduje myśl o nieczystym sumieniu i konieczność spowiedzi. Mój sąsiad, 19letni chłopak, jest na etapie leczenia farmakologicznego i psychiatrycznego, Podchodzi, pochodzi z bardzo wierzącej rodziny, jednak jego wiara przerodziła się w swego rodzaju obłęd, który zaczął się od biegania do codziennej spowiedzi. Chłopak ten zamknął się na świat, bo bał się popełnić grzech i przez cały czas doszukiwał się swoich win na ziemi. Rozmawiam o tym często ze swoją ciocią i ona powiedziała mi bardzo mądrze, że kiedyś jej ksiądz spowiednik powiedział jej coś, czym kieruje się przez całe życie, jeżeli chodzi o spowiedź. Ksiądz ten powiedział, pamiętaj, że Bogu nie można zawracać głowy każdym swoim grzechem. Ciecia mówi, że według jej spowiednika, co ona właśnie praktykuje w swoim życiu, do spowiedzi powinno chodzić się od razu w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego oraz zgodnie z przekazaniem kościelnym przynajmniej raz w roku. Przecież przyjęcie komunii świętej powoduje odpuszczenie grzechów lekkich. Jak to się ma do słów księdza, że spowiedź powinna mieć miejsce zawsze, kiedy w naszym sumieniu czujemy, że obraziliśmy Boga. Przecież ja sam i wielu innych ludzi czuję, że obrażamy Boga nawet grzechem lekkim, można powiedzieć czymś banalnym i niegroźnym, jednak grzechem. Bardzo mi mając na uwadze powyższe określić do siebie, dla siebie samego tej granicy, konieczności spowiedzi, mając na uwadze słowa księdza, moje własne przemyślenie, a także zdanie na, temat, na ten temat innych księdzy, księży. I ludzi mocnej wiary, z którymi się spotykam. Przepraszam, y, jeśli to zdanie może przeczytałem jak troszeczkę, w troszeczkę sposób poszarpany, ale cytowałem dokładnie. Nieraz, proszę Państwa, zastanawiam się z bólem nad swoją formą przekazu i jasności, skoro staram się Państwu, jak potrafię, najjaśniej tłumaczyć pewne rzeczy w katechizmie poręcznym, a potem następują takie piramidalne nieporozumienia, jak choćby to, że ktoś odczytał moją myśl, że każdy grzeszek odwerwało mi się. Jakiś tam przekleństewko, nawet nie jest już do spowiedzi. Ojejej, pomyślałem sobie o seksie przez pięć sekund, już do spowiedzi. No, proszę państwa, oczywiście, że nie. Grzech ciężki. Jedyną formą nawiązania relacji żywej z Bogiem, odzyskania życia Bożego, po grzechu ciężkim jest spowiedź. I dlatego po grzechu ciężkim trzeba iść natychmiast, choćby po trzech dniach on się zdarzył. Natomiast grzechy lekkie gromadzi, gładzi spowiedź powszechna, uczestnictwo w komunii świętej. Kiedy się ich nazbiera, trzeba iść do spowiedzi. Ja bym, ja się generalnie z ciocią, tutaj mam na myśli ciocia autora listu, zgadzam. Tylko z tym spowiadaniem się raz na rok, chociaż zadość uczyni to obowiązkowi, który podaje Kościół, to trochę bym polemizował dla ludzi myślących, szukających naprawdę Pana Boga. To na raz na miesiąc ta częstotliwość raz na miesiąc jest chyba bardziej poprawna, tu Pan No Paweł... właśnie, bo myślę, że to ma bardzo poważne znaczenie formacyjne dla człowieka, stawanie jednak wobec swojej słabości, wobec swojego grzechu, nie raz na rok tylko jak to się mówi od wielkiego święta tylko jednak w naszej codzienności w tym życiu które ma swój rytm no właśnie taki jak, jak co miesiąc jednak spojrzeć że jest jakaś powtarzalność tych grzechów że one wymagają pewnego pewnej interwencji pana boga oddania ich panu bogu a nie to że stanąć no, no tak rzeczywiście zrobiłem sobie jakiś tam rachunek sumienia raz na rok i rzeczywiście to może życie nie jest takie ale za rok zobaczymy jest to niebezpieczne proszę państwa nieraz nie zawsze ale wyjaśniają te sprawy nasze z Panem Bogiem wyobrażenia o relacjach międzyludzkich. Gdyby jakaś żona gotowała dla męża obiad, ale naprawdę głowa ją od rana boli i starała się, rzeczywiście taki nawet, on zjadł, oglądał mecz, zjadł, słuchaj, ale z bramka, oj, spalony, zjadł, Zosiu, zabierz talerz. I ona tak przyszła do kuchni i mówi, kurczę, nawet mi nie podziękował. Czy to jest grzech ciężki? Czy on ją obraził? Właśnie nawet on jej nie obraził, no, mógł być trochę bardziej wrażliwy i czuły. Ale jeśli on przez 30 dni, czy już 2 miesiące, czy pół roku, a nie razu jej za obiad nie podziękował, to sytuacja staje się poważna. To już świadczy o jego postawie serca. I ona powinna powiedzieć, Swoje mężu, siadaj na chwileczkę. No wiesz, przyznam Ci, że jest mi przykro. Przestałeś mi, czy w ogóle mi po ślubie nie dziękujesz. Ja się naprawdę staram. Ja Ci zawsze dziękuję, jak mi podrzucisz, gdzieś, jak mi coś naprawisz. Jest inna sprawa. Z Panem Bogiem tak samo. Czy jeśli ktoś zapomni pacierza, albo nawet powie, aj, jej, jej, jej telewizor się zaczyna, film się zaczyna, to tak szybciej przyspieszę, to zdrowaś, Mario. No, nie powinno się. Ale czy on obraził Pana Boga, czy zachował się troszeczkę nieładnie, troszeczkę nieodpowiedzialnie, troszeczkę płytko? Dlatego ja bym słowo obrazić Pana Boga zarezerwował raczej na grzechy ciężkie, chociaż grzechy lekkie też są no, jakąś winą i są odjęciem pewnego cząstki chwały Bożej, która jest mu należna. Ale generalnie autorze listu z tym drugim pytaniem się całkowicie zgadzam. Natomiast przykład chłopca chorego, no proszę Państwa, wielu ludzi chorych choruje w temacie religijnym. Jest to bardzo powszechny, że tak powiem, scenaria dla chorób psychicznych i tu już w ogóle nie wchodzę, bo to jest inna, inna historia. 9 listopada, taka jest data wysłania listu od pewnego słuchacza, który pisze. Niedawno przyjaciółka postawiła przede mną problem. Otóż rozmowy ze swoim opiekunem duchowym, księdzem, wyniosła ona przeświadczenie, że spowiadać powinno się z tego, co wyrzuca nam sumienie, nie posługując się książeczką z listą pytań. Stąd dalsze wnioski, że jeżeli Kościół głosi, że coś tam jest grzechem, a czy jest sumienie tego, temu komuś tego nie wyrzuca i ta osoba nie ma poczucia winy albo nie żałuje, to nie ma się. Z tego spowiadać, ale poczekać. Może za jakiś czas pod wpływem rozmów z ludźmi, może jakieś książki albo kazania, zmienić zdanie. Poczuje żal z powodu tych czynów, jej sumienie uwrażliwi się na nie i wtedy dopiero powinna powiedzieć spowiednikowi o tym, zaznaczając, że pierwszy raz widzi to jako grzech. Zastanawiam się, czy tego typu podejście nie mogłoby w skrajnym przypadku skutkować usprawiedliwianiem. Nawet najoczywistszego grzechu, choć sprawa wynikła na podłożu bardziej subtelnych zagadnień, jak na przykład korzystanie z nielegalnego oprogramowania służącego w celach dydaktycznych, mało którego studenta stać na specjalistyczny program za kilka tysięcy złotych, którego uczelnia nie udostępnia. Proszę Państwa, wiara nasza powinna być konsekwentna i, i, i logiczna. Jeśli ktoś mówi, no tak, kościół, moim zdaniem kościół źle interpretuje pewne grzechy, no są ludzie, którzy mówią, że czy masturbacja, czy, czy aborcja, czy antykoncepcja nie jest grzechem, czyli kościół się tutaj myli. No, jeśli się myli to nie ma w nim Chrystusa Boga, bo gdyby Chrystus Bóg był w kościele i żył w kościele tak jak obiecał, to by się Kościół nie mógł pomylić, bo Chrystus w ważnych sprawach, w, w sprawach wiary i moralności. Bo przecież gdyby się Kościół pomylił, to by był triumf szatana nad Kościołem Bożym. Szatan o niczym tak nie myśli jako o pomyłkach Kościoła. A Chrystus powiedział Kościół się nie pomyli, szatan go nigdy nie pokona. No, więc jeśli ja uznaję, że Kościół się w ocenach moralnych, zasadniczych i ważnych myli, Czyli w tym kościele Chrystusa nie ma, to jest tylko ludzki wytwór ten kościół i może się pomylić. Skoro to jest tylko ludzki wytwór, to po co ja mam chodzić do spowiedzi i klękać przed przedstawicielem ludzkiego wytworu, który jest omylny i jeszcze podatny na ataki szatana i uległy tym atakom szatana. Ja nie, nie widzę tutaj właśnie konsekwencji. Ja chodzę do spowiedzi, dlatego że moim zdaniem i moja wiara mówi mi, że tam siedzi kapłan, przedstawiciel nieomylnego kościoła w sprawach wiary i moralności. Kościoła, w którym żyje Chrystus, w zasadzie w konfesjonale jest ten Chrystus, który jest w kościele, tylko mówi do mnie ustami kapłana i przez serce kapłana i przez mądrość kapłana. Dlatego zawsze mówię, po co iść do spowiedzi, skoro się uważa, że, że w kościele nie ma Chrystusa. Jakiemuś księdzu. Stasiowi Kowalskiemu się spowiadać, no co, co, co ksiądz Staś Kowalski poradzi na twoje grzechy? Albo jest Chrystus? moc nadprzyrodzona w kościele i światło nadprzyrodzone. Poza tym, proszę Państwa, no, Państwo wiecie, że jak się chce, to się z wszystkim sobie, można w kościele poradzić, z kościoła zrobić taką wycinankę, wziąć nożyczki i powycinać rzeczy trudne, a pozostawiać rzeczy ładne. Święcenie jajek, kolendy, miłość bliźniego, szanuj mamę i tatę, bądź dobry dla dzieci, jakie to wszystko miłe. Natomiast już kradzież programów komputerowych, nie, no do niech kościół nie przesadza. Chciałbym widzieć. Zawsze ludzi, którzy mówią, ja nic wielkiego nie robię, gdyby sami siedzieli dwa lata nad programem komputerowym, a następnego dnia po wstawieniu go do sklepów on by się pokazał już na stadionie, chociaż tego stadionu już teraz nie ma dziesięciolecia, nie wiem. Ale pokazałby się w nielegalnym wokarowaniu. I ludzie by mówili, co durniu, siedziałeś dwa lata nad programem komputerowym. Dydu, 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 dydu już go można kupić u piratów na stoiskach służek polowych na marszałkowskiej. No i co, nadal jesteś zwolennikiem? tego, że można sobie brać programy komputerowe. Proszę Państwa, każdy, kto by siedział dwa lata nad programem komputerowym, on by wszedł w świat piracki, wściekłby się. Punkt zależy, widzenia zależy od punktu siedzenia. Otóż właśnie tej zasady chrześcijaństwo nie uznaje. Czy ja jestem złodziejem, czy jestem okradany, to zawsze powinienem mówić, kradzież jest złem i to przypomina Kościół. Teraz list od autora, który podpisuje się imiennik. Pisze tak. Wszyscy się zachwycają Janem Pawłem II i ja też, ale wierzę, a wręcz twierdzę, że 99% jego charyzmy to przymioty osobowości. Ekstrawertyk o dużej odporności psychicznej i talencie aktorskim i wszystko co najlepsze i to przyciąganie na przykład młodzieży to efekt tego, a nie atrakcyjności jego nauczania. Bo pospolity ksiądz głosi to samo nauczanie i daje je każdemu co niedziela, ile osób go słucha. 30% parafie. Poza tym, Pan Bóg nie jest sprawiedliwy, jeśli chodzi o to właśnie wyposażenie na życie, i ja mam na przykład przerąbane życie z tego powodu, że jestem wrażliwy, introwertyczny, ręce mi się po co bez powodu, gdzie jest w tym Bóg, księże Piotrze i po co tak robi? Wiara to jest łudzenie się o pomoc, ona nic nie daje tu na ziemi, nie pomaga, to jest kwestia tego, co będzie po śmierci i tyle, więc nie liczę, żeby modlitwą się coś ugrać. Nie chcę mówić więcej źle, bo będę miał przechlapane u Boga, więc powściągnę język. A może bym ci powiedział imiennik, czyli Piotr, rozumiem, jeśli to do mnie. Proszę państwa, a się z Panem Bogiem, a wygarnij mu, on się naprawdę tego nie boi i on w niebie się nie przewróci ze swojego tronu niebieskiego, kiedy potraktujesz Pana Boga, bo widzę, że proim problemem jest jakiś lęk przed Panem Bogiem, że traktujesz go jako dozorcę, któremu lepiej w drogę nie wchodzić, bo miotłą prześwięci przez głowę, czy lepiej piłkę pod jego oknami nie grać, bo może nakrzyczeć albo, albo dzielnicowego wezwać. Zagraj z Panem Bogiem bank, otwórz swoje serce. Ja myślę, że nie jest Twoim problemem, Piotrze. O ile tak masz na imię, te swoje problemy i pocenie się rąk, tu chodzi o coś głębiej. Ale chronologicznie, zacznijmy od Jana Pawła. 99% jego charyzmy to przymioty osobowości, ekstrawertyk o dużej odporności psychicznej i talencie aktorskim. A ja jednak bym zapytał, jakżeś to wyliczył? A może 97%, a może 84%? Proszę Państwa, Jan Paweł II miał talent aktorski. I na początku, kiedy był zdrowy, kiedy był młodym papieżem, wyraźnie je wykorzystywał. Ale to przecież Pan Bóg mu dał, żeby ten przekaz treści był też ładnie podany w pewnej formie. Oczywiście może być Paweł, papież, który się będzie jąkał i też przemówi do ludzi z czystą prawdą, ale akurat mieliśmy papieża, który miał prezencję i no, dykcję, i, i, dykcję i głos. I to jest dar od Pana Boga, który sprzyjał roz. roz powszechnianiu treści, które głosił. Natomiast ja jednak wierzę, że ogromna większość, nie powiem o procencie, ale że zasadniczy trzon Jana Pawła II to była wiara. I nie wyobrażam sobie, że Jan Paweł II przemówił do Polaków gdzieś w czasie pielgrzymki, poszedł do swojej rezydencji, powiedział do Dziwisza Staszek, ale popisówkę strzeliłem, nie? Słuchaj, powinienem troszeczkę bardziej chyba brodę wysuwać do przodu i troszeczkę pastorałem, powinienem chyba bardziej, to bym był bardziej fotokień, proszę Państwa, nie wierzę. Papież płakał, kiedy rozmawiał z Polakami, on się Polską przejmował. Ludzie, którzy jeździli w czasie stanu wojennego do Rzymu mówili, jak on się Polską martwi. To było serca, nie talent aktorski nie tylko charakter. Ja tutaj może wtrącę swoje trzy grosze. Ostatnio spotkałem się z panem Enrico Marineldin, który był szefem osobistej ochrony papieża. Opowiadał o tym, że widząc papieża, nawet w takich sytuacjach wypoczynku w Alpach, papież zawsze miał ze sobą różanie. Zawsze w ręku. Nawet, nawet jak, jak, jak nie było jeździł kamer, na Nawet jak jeździł to, na nartach. O, o, nie, nie, proszę Państwa, to widać było w tej modlitwie na Wawelu dla mnie. Tak, 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 tak nie odgrywa się modlitwy. Znaczy, jak się naprawdę modlił. Tutaj jest taki list. Pospolity ksiądz głosi to samo nauczanie. No w zasadzie można powiedzieć tak, pospolity ksiądz to samo, co Jan Paweł II mówił: aborcja, antykoncepcja, eutanazji, miłości bliźniego, uczciwości, miłowaniu Boga, o czczeniu świętych. Tylko, kochani, rzeczywiście papież miał szansę ze względu na swoją osobę, pozycję, instytucję papiestwa, mówić rzeczy, które gdyby powiedział zwykły ksiądz, nie zrobiłby wrażenia. Gdyby w, w Grodzisku, Mińsku, Wulce jakiś ksiądz powiedział, niech stąpi duch i odnowi oblicze tej ziemi, to on by powiedział to samo, ale rzeczywiście nie zabrzmiałoby to tak jak na placu zwycięstwa w 1979 roku. Papież miał te możliwości. Poza tym, za co papieża podziwiamy? Proszę Państwa, jeśli ksiądz wikary w parafii X się pomyli, to może doprowadzić do rozbicia grupy ministranckiej. Iko się zmieni tam, pokłócił się z kościelnymi, i z wiernymi. Kiedy Jan Paweł II strzeliłby gafę, cały świat by o tym mówił. Odpowiedzialność tego człowieka za cały kościół. To jest ta różnica ze zwykłym księdzem. Proponowanie pewnych odważnych, projektów duszpasterskich, wypowiadanie się autorytarne. Zwykły ksiądz nie mógł napisać dokumentów amerykajskiego konsorcjo i w zawartych w nim treści dotyczących duszpasterstwa małżeństw niesakramentalnych. Papież się na to zdobył, on miał takie możliwości. Papież miał większe możliwości zdecydowanie niż przeciętny ksiądz, ale papież je wykorzystał, a wykorzystanie tych wielkich możliwości kosztowało go dużo, dużo więcej. Stracił Kraków Stracił kontakt z wadowicami, odwiedził je tylko wyjątkowo. Był ciągle na świeczniku. Za to go kochamy, że był taki mocny duchowo, że sobie z tym wszystkim poradził. A góry swoje kochamy tak, przecież. No. Z całym szacunkiem dla księży. Księża, jak są zmęczeni, zakładają świeckie ciuchy, idą sobie do McDonalda, na loda, skoczą sobie na piwo gdzieś tam, pójdą do arkadii do kina. Papież nie mógł sobie skoczyć do arkadii do kina, tylko on, rzeczywiście spędzał też z przyjaciółmi czas, jeździł na nartach, kiedy mu siły pozdrawiały. Natomiast natomiast proszę państwa, yy, natomiast zrobił wielką misję, wielką sprawę i, i do końca cierpiał w pokorze, nie uciekł, nie schował się, tak jak mu to świat radził, żeby już poszedł do zakonu i się schował i książki pisał. Tylko do końca życia był dla ludzi. Nawet wiedział, że swoją śmiercią poruszy świat. On o tym wiedział, no nie był fałszywie skromny. A, co to ja, taki byle jaki papież, to może ja się schowam, może ja nie przyjadę do was do Polski, bo to wstyd. Jeździł, pokazywał się, mówił do milionów, stawiał na pięknych ołtarzach, bo wierzył w swojej pokorze, że służy to sprawie Bożej. Tutaj zaglądam panu Pawłowi przez ramię, że ładną datę mamy teraz. 11 listopada. 11 listopada, kiedy w niedzielę, pamiętacie, Państwo tego roku świętowaliśmy. To takie pytanie napłynęło na moją skrzynkę pocztową. Tak, właśnie z tego dnia pochodzi list od osoby, która się nie podpisała. I w katechizmie poręcznym teraz pytanie takie. Skąd i dlaczego biorą się kompleks? Może moje pytanie jest dziwne na pierwszy rzut oka, ale jestem bardzo ciekawy opinii księdza. Proszę o odpowiedź i z góry dziękuję. Proszę Państwa, na pewno biorą się z ataku na serce w dzieciństwie, tych różnych traumatycznych przeżyć, jacyś toksyczni rodzice, nieodpowiedzialni wychowawcy, głupi wujek, nieprzyjaźni koledzy na podwórku, którzy ciągle niszczyli, dołowali głupi, Beksa, Ciamajda, mamin synek. Więc atak, atak na dzieciństwo, na bardzo delikatne dziecięce serce chłopca. Poza tym druga sprawa, ratowanie się przed tym przez porównywanie się. Jest bardzo niebezpieczne. Proszę Państwa, zawsze pamiętam takie maksymę. Jeśli chcesz się zdołować, to rozejrzyj się dookoła i znajdziesz lepszych od siebie, bo znajdziesz lepszych od siebie. Jeśli chcesz się pysznie wywyższyć, rozejrzyj się dookoła i znajdziesz gorszych od siebie. Do wyboru, do koloru. Co sobie życzymy z sobą zrobić? Czy chcemy się zdołować, czy chcemy się pysznie wywyższyć? Zawsze sobie znajdziemy ludzi, którzy nam w tym pomogą. No i kwestia jakiejś, takiej, kwestia jakiejś takiej pychy, nieokiełzanego pragnienia perfekcjonizmu i doskonałości, proszę Państwa. Ktoś już naprawdę skończył pięć fakultetów, a przychodzi myśl, ale mógłbym mieć sześć, ach, ja to jednak jestem słaby. No może tutaj przesadzam, bo kompleksy dotyczą bardzo takich podstawowych rzeczy, ale... To jest też kwestia niewiary, jakiejś niewiary w Pana Boga. Wiara w Pana Boga bardzo pamięta, pomaga przeżywać swoje słabości, proszę Państwa. Te kompleksy są często notabene wyolbrzymione. Że ja nie muszę być Panem Bogiem, że ja nie muszę wszystkiego wiedzieć, że ja nie muszę wszystkiego zrobić, że ja nie muszę zbawiać świata. Bo nieraz człowiek się tak zagolupuje, że naprawdę mu się wydaje, że ode mnie zależy zbawienie świata, szczęście ludzi i wszystko, co jest w rzeczywistości, jest jakoś na mojej głowie. Nie. My nie jesteśmy bogami. My jesteśmy kółeczkiem, to źle zabrzmi kółeczkiem w maszynie, bo to nie maszyna, to jest żywy organizm Chrystusa. Ale jesteśmy małym kamyczkiem, małą roślinką, która tworzy ten wspaniały, ogromny ogród. Dlatego kwestia zapatrzenia się w Chrystusa, jak się zapatrzymy w siebie, uwierzymy, że jesteśmy niezbędni dla zbawienia świata, a chyba tak nie jest. Myślę, że tutaj może pomóc zrozumieć istotę tego, co tutaj słuchacz nazwał kompleksami. Terminologia medyczna. Otóż w terminologii medycznej nie używa się słowa kompleks, tylko zespół. A więc jeżeli zespół, więc jest to jakiś zbiór wielu rzeczy. Natomiast słowo kompleks funkcjonuje w języku angielskim. I kompleks to oznacza nic innego jak skomplikowany. A więc tutaj lekarstwem na to jest uproszczenie i myślę, że kościół do czegoś takiego zaprasza. Szczególnie myślę, że przez uczestnictwo w stałej formacji można też doznać uproszczenia swojego życia, zobaczyć jak pokomplikowane są przeróżne więzi, o których ksiądz wspominał, przeróżne patologie, które na tych więziach narosły i jak one mają wpływ na nasze życie. I teraz proszę Państwa, dobry Bóg zrobił ilustrację w katechizmie poręcznym tematu kompleksy. Pan Paweł tak to łatwo, ładnie i profesjonalnie powiedział, że ja powinienem się teraz zakompleksić i powiedzieć, ale wstydno to ja to niby ten katechizm prowadza, pan Paweł od razu zespół w języku angielskim, fachowo. Ale proszę Państwa, staram się teraz we wnętrzu swoim powiedzieć, dzięki Ci, Panie Możeś mi tego Pana Pawła podesłał, bo mi tu trochę pomógł wyprostować się z tym pytaniem. Idziemy dalej, Panie Pawle. 11 listopada dalej trwa w katechizmie poręcz. Tak, Goszka, teraz piszę. Mam do księdza jedno krótkie pytanie. Czy dziewczyna, która utraciła dziewictwo, może zostać zakonnicą? Kiedyś nie, teraz tak, chociaż na pewno, znaczy na pewno podejrzewam, że być może są zgromadzenia, które dziewictwo stawiają jako warunek. Sinek Fanon, natomiast wiem, że wiele zgromadzeń przyjmie dziewczynę, która kiedyś no, popełniła taki błąd i straciła dziewictwo. Dalej Monika. Też z 11 listopada. O, to był jakiś dzień napisany wolny, listów. tak, bo to niedziela była. No proszę księdza, to teraz podglądam. Następny jest w ogóle całe multum listów z 11 listopada. No dobrze. Wymagajmy się. E, więc Monika pisze. Nadarzyła mi się właśnie praca weekendowa. Sprawa rozchodzi się o niedzielę, kiedy mam pracować do godziny 14. Jestem studentką studiów dziennych i szczęśliwą żoną. Moje pytanie to, czy mogę podjąć tę pracę ze spokojnym sumieniem? Jesteś szczęśliwą żoną, jeśli chcesz być szczęśliwą żoną, to radzę nie grać. Co innego, kiedy są takie prace wyjątkowe, prawda, powiedzmy Państwa, obsługa miasta, zdrowie, elektrownie, policja, czy strefa jakiejś przygotowania kultury, jakiejś imprezy kulturalnej, natomiast jeśli to jest handel, jeśli to jest normalna taka robota, która nie musi być w niedzielę wykonywana. To radziłbym to nie wchodzić. Proszę Państwa, wrócę do pytania o kompleksach. Właśnie przez to się rozwijają kompleksy. Że zaczynamy rozregulowywać nasze życie, że zaczynamy wchodzić i stawiać pierwiastek pracy jako naczelny. Sprawę zarobków, sprawę tego pędu szczurów. A czy ja nie jestem gorszy? Ten ma komórkę, ten buduje dom, ten coś kupił działkę, a ja nie, a ja nie. Natomiast, proszę Państwa, jeśli ktoś mówi, jestem księciem Bożym, bo każdy z nas jest księciem Bożym i księżniczką Pana Boga, niedziela jest dniem, kiedy ja. Książę Boży, syn Boga, przechadzam się po parku, kiedy ja z dziećmi bawię się, wygłupiamy się rano, mamy czas na to w niedzielę. To wielu ludzi straciło. Poczucie godności dziecka Bożego, poczucie swojej wielkości. I jak tracę poczucie wielkości, to przychodzi poczucie małości. A poczucie małości, nie wiem jak to jest po angielsku, ale nazywa się kompleksami. Teraz list od Magdy, także z 11 listopada. Mam pytanie, które nurtuje mnie od jakiegoś czasu. Nie możemy mieć z mężem dzieci, początek w sposób naturalny. Lekarze powiedzieli, że tylko cud mógłby dać nam takie dzieci. Zaproponowali więc nam inseminację nasieniem męża lub in vitro. Jeśli chodzi o in vitro, sprawa jest prosta. Kościół jest przeciw. Ale co co do inseminacji nasieniem męża, spotkają się z różnymi interpretacjami i nie wiem, czy jest to grzech, czy nie. Jeśli nie podejmiemy dalszego leczenia i podejdziemy do adopcji, co planujemy, a, za 10, a Kościół za 10 lat zmieni zdanie co do inseminacji i in vitro, to co wtedy? Czy nie będziemy żałować, że nie mamy z własnego biologicznego dziecka? Przecież ci, którzy podchodzą do tych zabiegów i mają dzieci, idą do spowiedzi i dostają rozgrzeszenie, bo żałują, że postąpili wbrew Kościołowi, ale zrobili to. Proszę Państwa, tu jest kwestia właśnie spojrzenia na Kościół. Czy Kościół jest to Chrystus wcielony w tę rodzinę, w ten organizm, wcielony jakoś też w struktury i w nauczanie, który się wypowiada przez Kościół? Czy Kościół jest to instytucja, którą można przechytrzyć? Bo po co dzisiaj kupować samochód, jak może w przyszłym roku zniosą VAT, to zaczekam, to może coś zaoszczędzę? Proszę no. Państwa, albo jest Chrystus, żeby w Kościele, albo go nie ma. Innej możliwości nie ma. I albo Kościół rzeczywiście jest nieumylny i służy dobru człowieka i Waszemu dobru. Czy my się uczymy od matki kościoła i staramy się być posłuszni matce kościołowej, czy, czy my szukamy sposobów, żeby to ominąć? Yy, w kościele jest Chrystus i chce waszego dobra i dlatego Chrystus przez nauczanie kościoła mówi, dziecko powinno się poczynać tylko w akcie miłości. A inseminacja nie jest aktem miłości. Aktem miłości jest akt seksualny między mężem i żoną, którzy się kochają, są ze sobą blisko, przeżywają szczególne uniesienie swojego bliska i w tym akcie, jakie to jest piękne, poczyna się dziecko. Różnie bywa, proszę państwa, nieraz są to małżeńskie gwałty, nieraz poza małżeńskie jakieś tam cudzołóstwa, Nieraz jest to akt seksualny, który nie jest w pełni miłością. O Boże, żeby tylko dziecka nie było, żeby się tylko nam nic nie narodziło, żeby nam nic nie zakłóciło naszej, z y, st st naszego status quo. Natomiast kiedy jest to przyjęcie z miłością, to jest to najpiękniejszy moment, w jakim się dziecko może, może pociąć, począć. Yy a jeszcze takie pytanie, a inni to zrobili i się potem rozgrzeszyli i mają spokój. Proszę Państwa, to też jest filozofia taka handlowa czy prawnicza. Tak, jakby mąż powiedział do żony: Żono, droga, wiesz co? Chyba cię zdradzę. Ale ja myślę realnie: ty się wkurzysz na początku, będziesz przeżywać, ale potem ci przejdzie. Zapomnisz o tym jakoś, wiesz, cię ja, cię, ja, ja cię będę przepraszał bardzo, ja się nawet rozpłaczę, ty się rozpłaczesz. Ale generalnie zaroczek już powinien być po problemie. To co, żono? Prawda, że logicznie, że to jakoś przejdzie, to cię mogę zdradzić. Każda na powiedziała: czyś ty zwariował? Żebyś tym jeszcze normalnie zdradził, ale ty mi bezczelny typie zapowiadasz, że ty mnie cynicznie zdradzisz, licząc na osierdzie, Proszę państwa, tak samo jest z tymi, którzy sobie planują E, wyspowiadam się, uważajcie uważajcie kochani na takie podejście bo to nie jest miłość przede wszystkim do Chrystusa tak się z osobą umiłowaną nie, no przepraszam, gdyby syn przyszedł do matki i powiedział, mamo okradnę cię Wiesz, potrzebuję kasy z kumplami, chcę jechać na imprezę okradnę cię, ale przecież wiem, że mi przebaczysz, ty moja stara, kochana matulko, to dawaj te pieniąchy bo ty mi wszystko wybaczysz no proszę państwa, gorszego potwora to bym nie słyszał, bo jeszcze taki co okradł, a potem się wydało, to też źle ale to już by był potwór, który by przyszedł i zapowiedział matce, że ją cynicznie okradnie, licząc na jej miłosierdzie. Kochani, Jezus chce waszego dobra. Ja jeszcze państwu podpowiem jedną rzecz, którą tu w katechizmie mówię. Często nie chodzi o fizjologię, często chodzi o ducha. Być może między wami nie ma duchowego porozumienia. Organizm jest gdzieś w swoich strukturach fizycznych spięty bo między wami nie ma porozumienia duchowego, nie ma pewnej wolności, jest jakieś niezgoda, jest jakieś udawanie czegoś. Wiem, że niejedno małżeństwo, kiedy osiągnęło porozumienie duchowe, nagle się ginekolog przestał być potrzebny, czy jakieś techniki seksualne, bo organizm sam poczuł, że duch między mężczyzną a kobietą zaczął współbrzmieć. A nawet jeśli nie, nie tu leży przyczyna, to być może pokochacie swoje dziecko adoptowane. Piękniej niż pięcioro swoich naturalnych. Różnie to może być. Zaufajcie Chrystusowi. Chrystus chce czegoś dla Was dobrego i dlatego może ten problem, ten kłopot, żeby to dobro wydobyć. Tak, w kontekście tego, co Ksiądz mówi, to najwięcej, najbardziej moją uwagę w tym liście zwróciło to zdanie, które mówi mi o tym, że jest jakieś takie planowanie z wyprzedzeniem które może w przyszłości, może za 10 lat, Kościół zmieni zdanie. No, chrześcijanin, jak słyszymy w Kościele, żyje tym, co jest teraz, bo ta, to, co się dzieje w naszym życiu, jest teraz. To nie jest tak, że my robimy coś w kontekście przyszłości tylko i wyłącznie, że, że mamy jakieś plany. Nie, mamy żyć tym, co co się dzieje w nie naszym Nie wiadomo, życiu. czy ta przyszłość w ogóle. No właśnie, będzie. dokładnie od tego trzeba zacząć. Przed nami ostatni list, który w dniu dzisiejszym, rzecz jasna, w dzisiejszym katechizmie. Rzecz jasna z 11 listopada. Tak, z 11 Krzysztof pisze „Dlaczego ksiądz proboszcz daje rozgrzeszenie, skoro mieszka razem ze swoją gospodynią? Mieszkają pod jednym dachem, wiem, że razem oglądają telewizję, ona gotuje i zajmuje się też takimi sprawami jak pranie czy sprzątanie. Jestem też przekonany, że ze sobą nie współżyją, ale niech mi ksiądz wytłumaczy, czym to się różni od konkubinatu. A może w tym wszystkim widać, że celibat nie jest zdrowym zjawiskiem, bo po prostu tacy jesteśmy? Chyba bez siebie nie bardzo potrafimy żyć. Jak widać, facet potrzebuje kobiety i odwrotnie i wcale tu nie chodzi o seks. Z pewnymi rzeczami się zgadzam, z pewnymi nie. Proszę państwa. Konkubinat no jest to wyraźny związek damsko-męski, niezalegalizowany, oparty chyba najczęściej też o seks. Może jakoś wyjątkowo tam nie, ale jest to wyraźna relacja mężczyzny i kobiety, którzy się mają ku sobie. Natomiast i, i w taką relację księdzu nie wolno z żadną kobietą wchodzić. Natomiast Jezus też do swojej wspólnoty, chociaż był pewien dystans, na przykład na ostatniej wieczerzy kobiet nie było, ale zaprosił kobiety, które wędrowały z uczniami, one, sobie, one uczniom pomagały. No, byli w chrześcijaństwie od początku były kobiety, które żyły we wspólnotach chrześcijańskich z mężczyznami, nie wchodząc z nimi w relację damską męską I takie relacje Chrystus pozwalał. I dlatego księżom wolno mieć gospodynię na, na plebanni, z którą się żyje tak jak, jak z siostrą. Przepraszam, dwa dni temu byłem u mojego kolegi proboszcza. Mówi, chodź do kuchni, sobie zjemy w kuchni po domowemu, przyszła pani gospodyni, usiadła z nami, pośmieliśmy się, powygłupialiśmy się, pożartowaliśmy, no, nic tu nie ma złego, no. Niekoniecznie od razu taką relację, że pani gospodyni mieszka na plebani, no nieraz mieszka na plebani, taki jest układ, nieraz nie mieszka, ale to, to wszystko, jest czyste, może być czyste, bywa czyste. Zdarzają się wpadki, no to wszędzie na świecie, w różnych dziedzinach się zdarzają wpadki, ale nie widzę tutaj, żeby podważać sens celibatu. Kończy się zdanie, jak widać, facet potrzebuje kobiety. No jasne, że potrzebuje kobiety. Proszę Państwa, kim my byśmy byli bez naszych mam, sióstr, pań w parafii, sióstr zakonnych. Bida by z nami była, ale to nie znaczy, że każdy facet potrzebuje kobiety na wyłączną relację, na intymność, na seks, na wspólne spanie, na mówienie kocham cię. Nie, bez tego Dlatego się mężczyzna i kobieta mogą odbyć i żyć w relacjach bardzo, bardzo czystych. Proszę Państwa, mam dla Państwa dobrą wiadomość, że jak się następny katechizm zacznie, jak Bóg pozwoli, to wystrzelimy od 11 listopada taki wieczny dzień nam się w katechizmie trafi, i przeżywamy go przez już kilkadziesiąt minut i jeszcze trochę przeżywamy. No tak, ale to będzie już ostatni z 11 listopada. Ostatni 11 listopada w tym roku. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiamy. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem. Katechizm poręczny. Czyli rozmowy z księdzem Piotrem.